Cześć wszystkim. Chciałam się tutaj odnieść do komentarza jednego z użytkowników pod filmem o martwym ciągu, z moim martwym ciągiem, który ten film stał się nieoczekiwanie dość mocno popularny przez YouTube'a, który go wypromował. No i tam sporo komentarzy się oczywiście pojawiło i użytkownik ten Nergami zapytał się o argumenty za weganizmem, gdzie mu tam podałam argumenty za weganizmem, za dietą roślinną. I on tak tutaj odpowiedział. Ten użytkownik tutaj stwierdził, że argumenty za weganizmem to po prostu pierdolenie. No zobaczmy, jakie on ma argumenty, kontrargumenty. Ale od razu mówię, że ten użytkownik się wydaje być kulturalny, tak więc nic do niego nie mam. Zacznijmy. Ludzie z natury są źli. No myślę, że to jest pytanie do psychologów, do psychiatrów, do ekspertów, bo ja w sumie widzę i przesłanki za tym, że są źli, i przesłanki za tym, że nie są aż tacy źli. Ale generalnie nawet zakładając, że są źli, no to myślę, że jednak i tak tu jest niebezpieczny tok myślenia, że ludzie są źli, no to przyzwalajmy na ich zbrodnie, przyzwalajmy na ich okrucieństwo, machnijmy na to ręką. Myślę, że jednak lepiej byłoby, gdyby mniej byli okrutni, mniej dokonywali zbrodniczych czynów i mniej krzywdzili inne czujące istoty. Jesteśmy wszystkożerni, więc nie ma powodu odmawiać sobie jedzenia, na jakie mamy ochotę. Myślę, że jest taki powód. Jest to powód, kiedy jedzenie, które jesz, pochodzi bezpośrednio od krzywdy drugiej istoty. I w późniejszej części tego komentarza użytkownik sam pisze, że no samo istnienie człowieka krzywdzi innych, no racja, oczywiście jest to prawda, ale jednak myślę, że jeśli już żyjemy na tej planecie, to byłoby fajnie, jakbyśmy wybierali takie produkty, które jednak nie wiążą się tak bezpośrednio z krzywdą drugiej istoty, że po prostu jesz bezpośrednio zwłoki tej istoty, którą zamordowałeś poprzez swój wybór konsumencki. Bo jednak możemy żyć bardziej etycznie i nie powodować tak bezpośrednio, ordynarnie po prostu cierpienia drugiej istoty. Możemy żyć jako roślinożercy, co zostało udowodnione naukowo i co też można wywnioskować po tym, ilu mamy już wegan na tym świecie. Na moim przykładzie jedzenie bezmięsne jest mało smaczne, plus totalnie nie czuję się zapełniony. Więc muszę wydać 10 razy więcej, by jakkolwiek poczuć, że coś zjadłem. Zawsze mnie to dziwi, kiedy takie teksty czytam, że w ogóle nie idzie się najeść tymi roślinami. Bo ja lubię dużo jeść, ale na przykład kiedy sobie jem owsiankę, która tak została właśnie określona przez naukowców jako produkt bardzo sycący, no to ja robię sobie 70 gramów takiej suchej owsianki i po prostu nie mogę się w siebie wmusić tego, bo to mnie tak syci. Podobnie na przykład masło orzechowe zawsze mnie mocno syciło, że robiłam sobie taką bułkę z masłem orzechowym do szkoły i no nie szło tego zjeść po prostu. I to też widać po prostu po weganach. No znam bardzo wielu wegan, jakoś nie widzę, żeby oni sobie jedli tam normalnie wiadro kaszy, cała miska wielka fasoli, żeby się w ogóle najeść. No nie wiem, jakoś widzę, że oni raczej jedzą tak samo, mniej więcej tak jak każdy przeciętny człowiek, takie same ilości. Co też możecie zobaczyć na YouTubie, jest dużo filmów nawet od kulturystów, od sztangistów, wielkich chłopów, wegan. I jakoś nie jedzą oni tam, nie wiem, całego kontenera roślin. To jakby można było podejrzewać, że takie wielkie chłopy tak chyba muszą się żywić, jeżeli chcą być weganami, żeby w ogóle się najeść. Też jedzenie bezmięsne jest mało smaczne. No wiecie, to nie brzmi wiarygodnie, bo moi drodzy, już mamy zaraz jesień i zaraz będą święta Bożego Narodzenia. Wcale nie tak odległe są. I moi drodzy, czy tam, kiedy u was w domu
wam babcia podawała ten barszczyk, to czy wy patrzycie na to z jakimś obrzydzeniem, że o Boże, znowu ten barszcz, o fu. No raczej każdy mówi, że ojeju, jak ja uwielbiam te święta u babci, jak mi podaje ten barszczyk z uszkami, z grzybami. No wiecie, powinien to być posiłek wegański wedle tradycji, ponieważ no, wedle tradycji w Polsce święta są postne, tak więc nie wchodzi w grę żadne gotowanie na mięsie i też uszka. No jak najbardziej to powinien być posiłek bezmięsny, a też bardzo możliwe, że wiele osób jadło nawet nieświadomie po prostu wegańskie danie, bo uszka, bo bardzo wiele osób, wcale nie wegan, sobie robi ciasto bez żadnego jajka, tylko tam olej, mąka, woda i w ten sposób robią ciasto do pierogów, do uszek, tak więc no ciekawi mnie, czy naprawdę się wzdrygaliście jedząc barszczyk święta, bo to naprawdę jest śmieszne, że ludzie tak mówią, że jedzenie wegańskie, bezmięsne nawet jest jakieś obrzydliwe. Co do psychiki ludzi, sram na to. Ludzie są zjebani, zawsze będą. To, że ty i 5% reszty ludzi sobie odmówi jedzenia czegoś, nic nie zmieni. No, to jest argument, odwołanie do daremności, czyli po angielsku appeal to futility. Ten, że to nic nie zmieni. No, to jest dosyć śmieszne. No, jest to generalnie uznawane za błąd logiczny, no bo... Bo to jest takie trochę twierdzenie, że no to nic nie zmieni, więc ja mam prawo jeść zwierzęta i mordować i krzywdzić zwierzęta. No to, że 5% ludzi sobie czegoś odmówi, to zmieni, bo istnieją prawa popytu i podaży. A też zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ludzie jakoś w przypadku jakichkolwiek innych niesprawiedliwości, przemocy, aktów przemocy, nigdy nie powiedzą, że na przykład mamy tyle kradzieży na świecie, to co to zmieni, że ja tam jeden ukradnę jakiejś babci portfel, czy nie. No tutaj mogę wam podać przykład bardzo analogiczny, gdzie też ofiarami są zwierzęta pozaludzkie. Wyobraźmy sobie, że ja sobie mieszkam na wsi, mam domek, mam psa, pies mieszka w budzie jakiejś rozwalonej, psu jest zimno, pies siedzi na łańcuchu i tak samo moi wszyscy sąsiedzi, którzy mają psy, tak samo traktują swoje psy. A zresztą, kiedy ja sobie pomyślę, że tam w Ukrainie to już w ogóle jest patologia, jeśli chodzi o traktowanie zwierząt pozaludzkich i w ogóle w Chinach to już w ogóle, tak więc ja sobie myślę, no co to zmieni, że ja tego mojego psa jednego tu będę lepiej traktować, tak? Więc to jest spoko, że ja go trzymam w jakichś beznadziejnych warunkach? Czy jednak myślicie, że jednak to nie jest spoko? Bo jednak mając przed sobą tego psa, no to ja widzę, że przecież to, że tam jeszcze milion innych, czy 100 milionów innych psów cierpi, to nie znaczy, że ja mam prawo tego jednego psa też tutaj zmuszać do cierpienia. I jakoś tutaj widzimy, myślę, że wszyscy widzimy, ja widzę, że taki argument zupełnie nie ma sensu, że to jakoś jakkolwiek usprawiedliwia, że mogę jedną istotę więcej skrzywdzić, bo dla kogoś to nie jest żadna różnica, tak? Miliardy zwierząt cierpią, więc co to za różnica, jedno w te czy we w te. No możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy was to przekonuje. Prosty przykład, można popatrzeć na fetysze zboczenia, a tak to samo istnienie człowieka krzywdzi innych, naturę, ziemię, etc. No ja tutaj się zgadzam z tym, że samo istnienie człowieka krzywdzi innych. Przyznawałam to wielokrotnie, dlatego między innymi dlatego jestem antynatalistką, jestem przeciwko prokreacji ludzkiej. Ale no jednak, kiedy już sobie żyjemy na tej ziemi, bo ktoś nas powołał do życia, no to byłoby fajnie jednak mniej krzywdzić istot. Samo bycie weganinem jest gorsze od bycia mięsożercą. Rośliny są nam bardziej niezbędne niż zwierzęta. No słuchajcie, to mnie właśnie totalnie zadziwiło. I dlatego właśnie w miniaturce napisałam, że to są niespotykane jeszcze argumenty za tym, że weganizm jest zły, bo
Bo z czymś takim się jeszcze nie spotkałam, bo z tego co ja rozumiem, to ten użytkownik twierdzi, że my jako weganie wyjadamy te niezbędne rośliny, które są, no, gdzieś tak rosną dziko, że przez nas jest mniej roślin. A przecież no, każdy powinien wiedzieć, że my jemy uprawiane rośliny, no i no i wiecie, no to jest tak, no, że jedna tam roślina już zostanie zjedzona, obumrze, a kolejna zostanie tam zasadzona. I dopiero co przecież nam ci wszyscy antyweganie mówili, że te zwierzęta hodowlane są wypasane i trawa rośnie wszędzie i one już jedzą te trawę, która tam właśnie już sama sobie rośnie, tak? A tutaj nam miłosierdzia mówi coś zupełnie jakby odmiennego, że to właśnie przez wegan jest mniej tych roślin, które są nam niezbędne, bardziej niezbędne niż zwierzęta. A jaka jest prawda? No, my weganie jemy pewnie 99,99% roślin, które były gdzieś tam uprawiane, a zwierzęta jedzą, częściowo jedzą też uprawy, a częściowo jedzą, no, są wypasane i część z tych pastwisk rzeczywiście to są jakieś tam tereny, które już były wcześniej takie pokryte trawą, ale część jest specjalnie robiona, są wycinane lasy pod pastwiska, szczególnie dla krów. To można z łatwością sprawdzić na przykład na Our World in Data, jest taka stronka z różnymi danymi. I to właśnie hodowla zwierząt jest głównym motorem napędowym wycinki lasów, a to właśnie no, wycinka lasów jest największym problemem, nie? Bo to lasy są najcenniejsze. A tymczasem tutaj mamy właśnie obwijanie wegan, że to przez nas jest jakoś mniej roślinności. A generalnie no to gdyby weganizm jakby zapanował na świecie i wszyscy byliby roślinożerni, no to byśmy potrzebowali ogólnie mniej upraw, ale wtedy myślę, że na terenie tych upraw zlikwidowanych by nie była tam sucha ziemia i pustka, tylko by tam też rosły jakieś rośliny. Ja ten temat omówiłam w swoim filmie, który był odpowiedzią do też grupy krytykujących mnie użytkowników. Film się nazywa Dieta roślinna zabija mniej czy więcej roślin i zwierząt. I tam są różne statystyki z różnych źródeł, z różnych badań, od różnych jakichś badaczy. Do tego filmu wszystkich odsyłam, którzy mają wątpliwości. I jeżeli ktoś jednak uważa, że to nie jest prawda, no to musi ta osoba wierzyć w jakąś ostrą, spiskową teorię dziejów, że jest jakaś grupa, nie wiem, potężnych władców tego świata, którzy tu wszelkie dane fałszują i muszą chyba opłacać po prostu 99% naukowców, bo to jest po prostu tak absurdalne. Po prostu jakich badań nie sprawdzisz, to tam jest, że dieta roślinna jest bardziej oszczędna i to wynika z po prostu praw przepływu energii w przyrodzie, w ekosystemie. Tak więc zastanówcie się, czy wolicie ufać ekspertom, czy teoriom spiskowym. A wszystkim fanom chłopskiego rozumu, którzy nie wierzą w podawane statystyki, no to polecam na przykład obejrzeć filmy Magdy z byłego kanału Weganizm to śmierć, która była chyba największą krytyczką weganizmu w Polsce, do czasu aż sama zaczęła się opiekować kozami i się przekonała, ile te kozy jedzą. I sama mówiła, że ona chciała te kozy żywić okoliczną roślinnością, ale te kozy to szybko zjadły i zjadały jakieś pączki na tych gałązkach, że w ogóle nawet za bardzo nie było opcji, żeby coś tam odrosło. Obecnie jej kanał się nazywa Mięso to śmierć. Jakby ktoś chciał znaleźć, ktoś niewtajemniczony. Tak właśnie dużo zwierzęta jedzą. I to właśnie się tyczy trochę tego kolejnego argumentu tego pana. Plus do tego rośliny odczuwają ból, tak samo jak inne organizmy.
Co więcej, rośliny potrafią się komunikować za pomocą systemu korzeni. No to właśnie tutaj właśnie jest to bardzo łatwe do zauważenia, że jednak zwierzęta jedząc żywność, no to potrzebują kalorii, żeby utrzymywać swoje funkcje życiowe, żeby produkować ciepło i nie ładują wszystkiego w swoje mięśnie, żeby człowiek mógł je zjeść albo w swoje mleko, albo w swoje jajka. I po prostu dlatego hodowla zwierząt zużywa więcej roślin niż jedzenie po prostu bezpośrednio roślin. No i tutaj właśnie na koniec użytkownik stwierdza, czyli tak jak myślałem, te argumenty to po prostu pierdolenie, te argumenty wegan w domyśle. Dajmy po prostu żyć innym tak jak chcą, a nie ciągle wpierdalajmy się im do łóżka lub do talerza. No właśnie, no to właśnie, no dobra, powiedzmy tak, no nie wpierdalajmy się do łóżka, do talerza. Czyli jesteś tam fanem kanibalizmu, jesteś fanem pedofilii, chcesz mieć w łóżku jakieś dziecko, chcesz na koniec swojego kochanka zjeść, skonsumować, no droga wolna, tak? No nie wpierdalajmy się nikomu do łóżka i do talerza, tak? Czy jednak możemy się wpierdalać wtedy, kiedy jest ofiara tychże wyborów łóżkowych, czy też talerzowych? No, odpowiedź pozostawiam Wam. Na koniec jeszcze chciałam tutaj zwrócić uwagę na ciekawy, bardzo ciekawe, ciekawe komentarze pod filmem tym z Marszu Wyzwolenia Zwierząt, tam gdzie jest relacja i widać tych uczestników marszu. I tam dwie osoby się upierały, że tam są jakieś osoby, które mają skórę, ubrania ze skóry na sobie. Ja się spytałam, no gdzie są te osoby, bo ja w ogóle nie widzę. I w końcu mi zostało pokazane, że jest ten właśnie pan i ten chłopczyk. I oni mają mieć rzekomo na sobie, właśnie ten pan ma mieć kurtkę skórzaną, niebieską, a ten chłopczyk ma mieć jakąś, nie wiem, jakieś bardzo designerskie ubrania, jakiś taki a la t-shirt z kapturem rzekomo. Oczywiście skórzany, tak? I to ze skóry naturalnej oczywiście nasi eksperci widzą od razu. Nawet na zamazanym nagraniu widzą, że to na pewno jest skóra naturalna, tak? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem, czy ja już mam jakieś zwidy od tego rzekomego niedożywienia, które mam. Czy wy też tak widzicie, że ten pan to ma jakąś kurtkę, która najprędzej wygląda na jeans, a ten chłopczyk ma po prostu koszulkę jakąś zwykłą, bawełnianą, niebieską i ma kapelusik? Możecie sami ocenić, na ile są wartościowe te zarzuty dotyczące tego, że tam uczestnicy nosili skórę naturalną. No, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.